Czym jest chrześcijańska jedność ducha? Jedność Ducha Świętego. Czytać o tym możemy w drugiej księdze Mojżeszowej, 26 rozdział, 25 do 28 wersetu. I tak będzie 8 desek, a ich srebrnych podstawek 16. Dwie podstawki pod jedną deską i dwie podstawki pod drugą deską. Uczynisz też drążki z drzewa akacjowego. Będzie ich pięć do desek jednej strony przybytku, pięć także drążków do desek drugiej strony przybytku, a także pięć drążków do desek zachodniej strony przybytku. Środkowy drążek w połowie wysokości desek będzie przechodzić od jednego końca do drugiego. Tak jak wspomniałem, druga księga Mojżeszowa, 26 rozdział, 25 do 28 wersetu, mówi tutaj nie tylko o tym, co materialne, ale też o jedności ducha. Mówi o tym figuratywnie. Trzy strony przybytku wykonane były z desek, czyli szerokich desek z drewna akacjowego, pokrytych złotem i ustawionych pionowo na srebrnych gniazdach. Jest to obraz zbawionych dusz, mocno utwierdzonych w odkupieniu, o którym zawsze mówi srebro, i odzianych w boską sprawiedliwość, złoto. Z zamiarem pokazania boskiego charakteru, który jest jasno widoczny. Aby jednak deski trzymały się razem i były odporne na pustynny wiatr, konieczne było zastosowanie poprzecznych prętów, które nasuwają nam na myśl wszystko to, co łączy dzieci Boże, a więc na przykład delikatne więzy braterskiej miłości, jakim wsparciem dla młodego wierzącego jest mieć brata lub przyjaciela, z którym może mówić o swoich trudnościach i padać z nim na kolana. Przede wszystkim jeden święty Duch Boży, jeden Duch, łączy wszystkich zbawionych przez Pana Jezusa Chrystusa, aby pozostali dopasowani i połączeni w taki sposób, aby oprzeć się wszelkim wiatrom doktryny i wysiłkom wroga, doprowadzającym wierzących do potknięcia. List do Efezjan, 4 rozdział, opisuje nam to dokładniej w wersetach 2 i 4, i 3 i 4, oraz 14, 15, 16. Oraz warto przeczytać dodatkowo ze swojej własnej Biblii, z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, werset 12. Zwróćmy uwagę szczególnie na to, co charakteryzowało deski narożne. Były one doskonale złączone u góry, tak mówi druga Mojżeszowa 26-24, co warto, żebyś porównał z Ewangelią Jana 17, rozdział 21, werset i z 1 Koryntian 1, rozdziałem od 9 do 10 wersetu. Wzajemna więź z Panem Jezusem Chrystusem to jest to, co doskonale cementuje więzy wspólnoty chrześcijan między nimi. Ale zanim staniesz się częścią tego udziału, musisz mieć pewność, że jesteś zbawiony, że uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa i jesteś zbawiony na tej podstawie. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony, bo Słowo Boże mówi: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa. A jeśli uwierzyłeś, to jedność ducha jest Twoim udziałem, przywilejem. Każdego niedzielnego dnia powinieneś wtedy, tak jak mówi Słowo Boże, zgromadzać się z wierzącymi na łamanie chleba i na modlitwę i na głoszenie słowa, i też w środku tygodnia na spotkania, jakie tam zgromadzenie w danym miejscu, gdzie przebywasz, sobie ustali, czy to na modlitwę, czy na głoszenie słowa. Więc jeżeli nie jesteś jeszcze zbawiony, czym prędzej uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś zbawiony, to
Młodzieńczych pożądliwości się wystrzegaj i zdążaj do jedności z tymi, którzy wzywają imienia Pana z oczyszczonego przez wiarę serca.